Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji mamy taki wyjątkowy punkt. Mianowicie doszło do pewnego zdarzenia, w którym uczestniczyli nasi druhowie, konkretnie druh prezes Mirosław Rossa, ale również uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, ratując życie i zdrowie ludzi. Jest to sytuacja naprawdę bardzo wyjątkowa, dlatego chcieliśmy im dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie za to podziękować, bo no, zdarzyło się tak, że wśród tej grupy jest również dwóch druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należących do OSP Trzęsień. I ja może na samym początku, zanim omówimy tą całą sytuację, omówienie tej sytuacji, poproszę pana Mirosława Rosę, który był na miejscu, który uczestniczył podczas tego zdarzenia, który był jego jednostka była dysponowana, aby krótko przedstawił tą sytuację. Ale zanim to uczynimy, może podziękujemy tym osobom, które tam uczestniczyły. I tak, szanowni państwo, poprosimy tutaj do nas panią Marzenę Perek. Bardzo proszę. Ja tylko jeszcze odczytam, szanowni państwo, list gratulacyjny. On będzie taki sam dla pozostałych również członków uczestniczących w tej akcji. W imieniu władz samorządowych gminy Kościelec mamy zaszczyt złożyć na pani ręce wyrazy szczerego uznania i podziękowania za szczególne zaangażowanie i obywatelską postawę polegającą na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku samochodowym przed przejazdem służb ratunkowych. Wykazała się pani dużym profesjonalizmem, odwagą oraz zdecydowaniem. Pani postawa jest godna naśladowania, najwyższego uznania oraz szacunku. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wśród naszych mieszkańców znajdują się osoby obdarzone inicjatywą, zdecydowaniem w działaniu i chęcią niesienia pomocy innym. Życzymy samych sukcesów i powodzenia w życiu prywatnym oraz społecznym. I takie listy gratulacyjne będą, już nie będę czytywał, do pozostałych członków ekipy ratowniczej. Dziękuję bardzo. Myślę, że młodzi dzieci są bezpieczne. Ty, Józek, ty. No, są bezpieczne. Proszę o podziękowanie. Dziękuję. Może to pomóc w takim wypadku, to też trzeba mieć wykazać się odwagę. No, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałam nadmienić, korzystając, bo jestem oczywiście tutaj najstarsza, młodzież się wykazała inicjatywą. Bardzo odwaga była u nich, że tak powiem, przodująca. Natomiast muszę powiedzieć, że tą odwagę i takie doświadczenie to dzięki szkoleniom w Młodzieżowej Straży Pożarnej zdobywają, tak? Czyli wszystkie szkolenia, kursy, to im tą odwagę dodaje. Dziękuję bardzo. I my jeszcze poprosimy, żeby pani pozostała tutaj z nami, bo potem wspólnie tak pan Gerard będzie chciał nas tutaj sfotografować. I poprosimy do nas panią Olgę Perek. Gratulacji, że nie podniesiesz. Również dziękuję za tą odwagę i za koordynowanie pomocy poszkodowanym. Bardzo proszę. I poproszę Igora Frenz. Dziękuję.
za odwagę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dodatkowe takie wyróżnienie, jak Państwo zauważyliście, zarówno ja, jak i Pan Prezes, jeszcze inni przedstawiciele, Pan Komendant tutaj specjalnie dzisiaj ubraliśmy się w mundury strażackie, żeby podkreślić, jakie znaczenie straże mają dla społeczeństwa. Nie tylko dla społeczeństwa naszej gminy, ale oni ratują też życie ludzi z zewnątrz. I my też, często uczestnicząc w różnego rodzaju wyjazdach, możemy spotkać się po prostu z pomocą druhów, strażaków, no i po prostu zwyczajnie ludzi, którzy znają się na tym, lub też nie za bardzo się znają, ale chcą pomóc i pomagają. A teraz bardzo proszę pana drucha Mirosława Rossę, aby przedstawił krótko sytuację, jaka miała wówczas miejsce. Dziękuję bardzo, panie wójcie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zaproszeni goście. Tak pokrótce przedstawię. To był 11.09.2024 roku. Gdzieś o godzinie 15.20 w miejscowości Gozdów, przy wyjeździe tutaj z koła, doszło do, mogę powiedzieć, tragicznego wypadku samochodów dwuosobowych i samochodu ciężarowego. W wyniku tego zdarzenia mogę powiedzieć, że z bólem serca, że jedna osoba, młoda osoba, kobieta poniosła śmierć na miejscu. Gdy doszło do tego zdarzenia, w pierwszej fazie dojechała tutaj pani Perek, łącznie z dwoma strażakami z MDP z Szczęśniewa, i to jako pierwsi, wspólnie z kierowcą ciężarowego samochodu, który uderzył w tą osobówkę, podjęli niezwłocznie działania z udzieleniem tej pierwszej pomocy. W najgorszej sytuacji była osoba poszkodowana, czyli ta młoda kobieta, gdzie udrożniono górne drogi oddechowe, próbowano tamować krwotoki do momentu przybycia służb ratowniczych i PRM-u, ZRM-u z koła, czyli Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu zdarzenia też również był zadysponowany lotnicze pogotowie ratunkowe. Muszę Państwu powiedzieć, że w wyniku tego wypadku bardzo długo ZRM walczył z tą młodą kobietą, prawie godzinę na tej ulicy. No niestety nie dało się jej uratować. Pozostałe dwie osoby ranne zostały przetransportowane do szpitala. I tutaj jako szef tej jednostki OSP Szczęście jestem bardzo dumny z mieszkańców, ale też również z młodych, czyli młodzieży, która należy do młodzieżowej drużyny pożarniczej w mojej jednostce. Są to osoby nie tylko z Szczęśniewa, tutaj pan Fred jest z miejscowości Tury, ale myślę, że bardzo dobrze się czuję w tej jednostce. Prowadzimy na okrągło szkolenia na manekinach, czyli osoby dorosłej, dziecko, niemowlę. Jest to cały czas prowadzone. Prowadzimy też szkolenia w szkołach podstawowych. Bo szanowni Państwo, nie ma nic przyjemniejszego i wspaniałego, jak udzielić komuś pomocy w takiej sytuacji. Choć wiemy, że ustawa obowiązuje nas wszystkich odnośnie udzielania pomocy, ale tutaj w szczególności chodzi mi o młodzież. No to są osoby niepełnoletnie, ale jestem dumny, że wiedzą, co robić, wiedzą, jak postępować i wiedzą, jak się zachować na miejscu zdarzenia. Także jeszcze raz ja bardzo serdecznie dziękuję. Podziękowania kieruję tutaj również na ręce pana wójta. Panie wójcie, ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan jako gospodarz tej gminy zauważa takie rzeczy, bo to już jest nie pierwsze takie podziękowanie, bo już wcześniej mieliśmy też podziękowania i pan zauważa takie rzeczy i stara się, żeby takie rzeczy były, takie podziękowania kierowane do tych osób, a to niezmiernie buduje młodzież i jeszcze bardziej ją pobudza do tej pracy i do udzielania pomocy. Panie wójcie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.